Będzie kolejna szczepionka. Jedna zasadnicza różnica: szczepionka Janssen firmy Johnson & Johnson. Co warto o niej wiedzieć? Do Europejskiej Agencji Leków EMA wpłynął we wtorek wniosek o pozwolenie na warunkowe dopuszczenie do obrotu szczepionki Janssen przeciwko COVID-19. Preparat, który wymaga podania tylko jednej dawki, opracowała firma Johnson & Johnson. Poniżej publikujemy najważniejsze informacje o tym preparacie. Preparat autorstwa firmy Johnson & Johnson to szczepionka wektorowa. Składa się z innego wirusa adenowirusa, zmodyfikowanego w ten sposób, aby zawierał generał, który wytwarza białko wypustkowe SARS-CoV-2. Białko to znajduje się na powierzchni wirusa SARS-CoV-2, wirus potrzebuje go, by dostać się do komórek organizmu. Po iniekcji szczepionka ta dostarcza generał białka SARS-CoV-2 do komórek organizmu. Dzięki temu układ odpornościowy człowieka rozpoznaje to białko jako obce i wytwarza przeciwciała, a także aktywuje limfocyty, te białe krowinki, by je zaatakować. Gdy później dana osoba będzie miała kontakt z wirusem SARS-CoV-2, jej układ odpornościowy rozpozna białka wirusa i będzie przygotowany do obrony przed nim. Adenowirus, który zawiera szczepionka, nie może się rozmnażać, nie powoduje także chorób. Ile dawek szczepionki Johnson & Johnson? Szczepionka Janssen wymaga podania jednej dawki preparatu, co różni ją od szczepionek Pfizera, Moderny czy AstraZeneca, które wymagają podania dwóch dawek. Jaka jest skuteczność preparatu? Jak przekazał koncern, pierwsze okresowe oceny skuteczności wektorowej szczepionki przeciwko COVID-19, prowadzone w ramach badania klinicznego trzeciej fazy, objęły 44 325 ochotników. Po upływie 28 dni od podania preparatu szczepionka Janssen zmniejszała ryzyko zachorowania na COVID-19 o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu o 66%. Początek ochrony można było zaobserwować już w 14 dni od przyjęcia szczepionki. Skuteczność szczepionki w różnych położeniach geograficznych oceniono na 85%. W zapobieganiu ciężkiemu przebiegowi COVID-19 oraz na 100%. W ochronie przed hospitalizacją z powodu COVID-19 dane po upływie 28 od iniekcji. Jak należy przechowywać szczepionkę Janssen? Szczepionka wymaga klasycznych warunków łańcucha chłodniczego. Przez 3 miesiące można przechowywać ją w temperaturze 2,8 stopni C, a przez 2 lata w temperaturze minus 20 stopni. Szczepionki na koronawirusa. Jest to już czwarty wniosek o autoryzację szczepionki przeciw COVID-19 od początku pandemii. Wcześniej do obrotu dopuszczono już szczepionki firm Pfizer-BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Szczepionka Janssen jest jednym z preparatów zakupionych przez Komisję Europejską do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Po otrzymaniu zgody agencji EMA, szczepionka firmy Johnson & Johnson będzie dostępna także w Polsce. Umowa opiewa na zakup 16,9 milionów dawek preparatu.